Jedni debiutują, inni mogą się zastanawiać, co poszło nie tak. Po wyborach parlamentarnych jest trochę niespodzianek. Są wielcy nieobecni, którzy żegnają się z Sejmem, ale nie brakuje też osób, które dopiero będą poznawać sejmowe korytarze. Łukasz Kądziołka. Jedni już w drodze do Warszawy. Torbę pakowała moja żona, dlatego że w tym samym czasie odbierałem mnóstwo SMS-ów i telefonów. A inni dopiero zamierzają pozwiedzać gmach przy ulicy Wiejskiej. Przyznaję się, jakby to nie żadna tajemnica. Nie byłem tam w Sejmie, nie wiem jak to jest. Pójdę, zobaczymy. To dwaj debiutanci, którzy niebawem zasiądą w sejmowej ławie. Tyle, że po przeciwnych stronach sali. Udało się, bo mamy 18 posłów, co oznacza, że możemy stworzyć klub poselski, a to oznacza, że możemy tworzyć projekty ustaw i to jest coś, co jest rewolucją tak naprawdę, patrząc się na etap rozwoju Konfederacji. Za sprawą wyniku bezpartyjnego kandydata, który otwierał listę Konfederacji w Katowicach, mandat straciła Trzecia Droga i do Sejmu wejdzie z tego okręgu tylko Michał Gramatyka. Zadecydowało o tym dokładnie 328 głosów. Jednak największą sensacją jest popularny sosnowiecki radny. Łukasz Litewka, znany z charytatywnej działalności w kampanii, zachęcał do adopcji psów. Tak naprawdę w tych wyborach to one są najważniejsze. Najważniejsze dla lewicy w okręgu sosnowieckim okazały się oddane na niego głosy. Zgarnął ich ponad 40 tysięcy. To prawie połowa wszystkich oddanych tu na lewicę głosów i prawie dwa razy większe poparcie niż uzyskał lider Włodzimierz Czarzasty. Spodziewał się wygranej, ale jeszcze dwa dni temu nie wierzył w taki wynik. Złożył dzisiaj wypowiedzenie w dotychczasowym miejscu pracy, ale z pomocy potrzebującym nie zamierza rezygnować. Dzięki temu tutaj tak naprawdę dzisiaj z Państwem jestem. I to będzie kontynuacja, myślę, że jeszcze na większą skalę, bo my tak naprawdę chcemy zrzeszać ludzi z całej Polski. Robimy to cały czas, robimy to od wielu lat i myślę, że nas będzie coraz więcej. Jednak równie zaskakujący może być brak niektórych znanych już twarzy w Sejmie. Wśród nich posłanka Prawa i Sprawiedliwości z Tarnowskich Gór, Barbara Dziuk, która wyników nie chciała komentować, ale postanowiła to zrobić na Facebooku. Wszystko się dzieje po coś, pisze Dziuk. Swoją przegraną nieszczególnie emocjonuje się Andrzej Sośnierz. Starał się o reelekcję z listy PiSu, jednak tym razem się nie udało. Głosują ludzie dlatego, że kogoś nie lubią, a nie dlatego, że coś mają do zaproponowania. Więc ja nie dziwię się przy takim sposobie prowadzenia kampanii wyborczej i nastrojach w społeczeństwie, że głównie wygrywają emocje. Niebawem gabinet w gmachu Sejmu Śląskiego zamieni na sejmową ławę obecny wojewoda. To jeden z tych polityków partii jeszcze rządzącej, którzy mają powody do zadowolenia. Ja będę się zaliczał do tej konstruktywnej opozycji i będę starał się, żeby to, co obiecywali, z jednej strony zrealizowali, ale w stosunku do niektórych postulatów to raczej będę zabiegał, żeby tego nie zrealizowali. Na razie na pierwsze starcie pomiędzy nową koalicją rządzącą a nową opozycją trzeba jeszcze poczekać. Jeśli PiS będzie chciało wykorzystać powyborczy czas w pełni, to pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu może się odbyć dopiero 14 listopada.